Wybiorę sobie może jakieś malowanie ciekawe, bo tutaj co jakiś czas się pojawiają jakieś nowe rzeczy, ale teraz. A wiecie co, mi to czerwone bardzo się podoba. O kurde, to jest fajne, to jest bardzo fajne. Tutaj jest to co ten, ale to mi się kurczę podoba. Kurde, ale zapomniałem. Zobaczcie, że tutaj nawet jest naklejka na szybie od tego smoka. Bardzo, bardzo fajnie wykonane. No ale ja wolę widzieć te kształty tego samochodu i kurde, one są zajebiste. Jeszcze trochę nim chcę pojeździć, to jest w ogóle świetne auto. W ostatnich odcinkach sobie właśnie je troszeczkę stunigowałem. Oczywiście każde auto tutaj tuninguje, ale mojego Mitsubishi Evo zrobiłem tak, że bardzo fajnie mi się nim jeździło po dłuższym tam treningu. To jest ważne, żeby się przyzwyczaić do tych samochodów, bo tak naprawdę, jak się bierze każdy nowy samochód, to ciężko się przestawić na zupełnie inny sposób prowadzenia. No, a tutaj powinno być ok. Przede wszystkim na wyścigi. Jezus, ależ ma buciora. Słuchajcie, tutaj jedzie jakiś Ken Block. Tak, to jest Ken Block. A co powiecie na to, jakbyśmy go wyzwali na pojedynek? To jest bardzo dziwne, bo to jest pierwszy bot, który nazywa się Ken Block, którego widzę sobie w jeździe dowolnej. Czy ja go mogę wyzwać na pojedynek? No chodź, cwanieczku, chodź. Taki dobry jesteś, hej? Hej, hej, taki dobry jesteś, co? Kurde, nie pojawia mi się komunikat, abym mógł go wyzwać na pojedynek. Właściwie nie byłby to dobry pomysł, jeśli wyzwałbym go na drift. Ten Mustang jest fajny. Jeszcze jeden samochód byłby fajny tutaj, w tej grze. BMW E21. Jest jedno z takich starszych BMW. O, rzucić wyzwanie Ken Block, dobra. Bierzemy sprint, zobaczymy jak sobie poradzi. BMW E21 jest to taki samochód z tych starszych BMW-ek, ale kurczę, on by fajnie może. Fajnie by się go tunigowało. O, tak chciałem, to chciałem powiedzieć. Shit, no ciężko, ciężko. Zobaczymy, czy on dobrze driftuje. Specjalnie go zramowałem. Mój Mitsubishi, mimo że mam bardziej ustawienie teraz na grip, na przyczepność, to i tak robi bardzo fajne ślizgi. Bardzo czyste, kontrolowane, chociaż mały kąt, tak? Nie jest taki nerwowy teraz ten samochodzik. Proszę bardzo, Nitrousa. Zobaczymy, ile wyciągnie. Wow! Lata trochę. Ojej, ojej. Ojej, to było dziwne. Wiecie co, jak się od czegoś już odbijesz, no w sumie okej, tak powinno może być trochę. Że jak się od czegoś odbijesz, to już nie masz kontroli nad samochodem. Ale w większości właśnie gier wyścigowych, arcade'owych, jak się od czegoś odbijesz, no to jeszcze możesz jakoś manewrować tym autem. Zauważcie, że pomimo, że ja rozwaliłem się dosyć konkretnie, no to ten bot, tak zwany Ken Block, który powinien mi tutaj rozwalić te kawałeczki, no był cały czas, no tak blisko, po prostu przyhamował, tak, żeby było mi łatwiej. To nie jest fajne. Z drugiej strony, no, możemy częściej wygrywać, ale taka wygrana to wiecie, nie wygrana. Zobaczymy, ile ja w ogóle kasy dostanę za pokonanie Ken Blocka. Dawaj, Ken. No dobra. Sprinty to nie jest jego mocna strona, umówmy się, i to jest prawda. Ale drift to już co innego. Na drifcie powinien mnie rozwalić na łopatki. I zobaczymy, ile na wyzwaniu będzie w stanie wyciągnąć ten Ken Block. Myślicie, że twórcy tego NFS-a jakoś lepiej zrobili tego bota, aby on właśnie driftował fajniej? Czy po prostu to jest kolejny bot, który nabija tyle samo punktów? Zobaczmy. To jest dziwne, bo naprawdę wcześniej spotykałem tutaj w grze same takie boty typowe, no nie? To nie było tutaj nic szczególnego. Tutaj się pokazała postać, którą widzimy rzeczywiście na tych cutscenkach. No i nie jest to po skończonym wyścigu, tak? Tu wyszedłem sobie. O, shit, goni mnie policja. Damn it. No ale kurde, ciężko go wyzwać. Nie pojawia mi się tutaj żadna informacja o tym, abym mógł go wyzwać na pojedynek. Wcześniej mi się pojawiła na chwilę, a teraz jakby nie chciał, nie mam pojęcia. Dobra, gonią mi policaje. Myślę sobie jeszcze trochę pośmigać tym Mitsubishi. Pisaliście mi w komentarzach pod ostatnim filmem dużo propozycji odnośnie auta, jakie bym sobie miał kupić następne. Wiecie co, ja bym chciał kupić i przetestować wszystkie. Naprawdę Mitsubishi nie będzie to auto, które bym chciał sprzedać w najbliższym czasie, z tego względu, że jeździ mi się nim po prostu fantastycznie. Ojej, ale tutaj się zagapiłem.
No i... kurde, znowu nie mogę się przyzwyczaić do tej mapki. Grałem w takie gry jak GTA Online, grałem w takie gry jak Forza Horizon i tam wszędzie te minimapki są trójwymiarowe. A tutaj jest ta dwuwymiarowa i troszeczkę przekłamuje się ta odległość. Przynajmniej dla mnie, no bo to jest przyzwyczajenie, tak? Oczywiście można to jakoś tam zwalczyć w sobie i się przyzwyczaić, ale... No jednak masz wrażenie, że ten zakręt, który jest na minimapce, jest dalej niż rzeczywiście. I to jest trochę problem. Ale damy radę jakoś. Będę jechał na czuja bardziej. No, a wracając do tematu, no to właśnie chciałbym kupić jakiś nowy samochód. Na pewno nie chciałbym sprzedawać Lancera, który teraz jeżdżę, ze względu na to, że jest świetny. I pojadę sobie jakiś wyścig, aby to potwierdzić. Co my tutaj mamy fabularnego? Tych wyścigów jest... O, fuck, ile ja mam kasy? Ja mam 369 tysięcy, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Konkurs driftu to na pewno nie jest event, w którym ja bym chciał uczestniczyć tym samochodem, ale zdaje się, że to jest jedyny event, który jest dostępny teraz. Wiecie co, zanim pojadę go, chciałbym zrobić sobie jakiś wyścig, gdzie się wygrywa dużo kasy po 12 tysięcy, bo teraz takie właśnie wyścigi mam nawet odblokowane i można je sobie powtarzać w nieskończoność, dlatego na brak kasy naprawdę nie będę narzekał przez całą serię, do końca serii z tej gry. Będzie mnie stać na absolutnie każdy samochód, ale nie wiem, tutaj coś nie widzę tych wyścigów za 12 tysięcy. A ja jestem ciekawy, nie wiem, który to był wyścig, ale był to jeden taki wyścig u Amy, z którym bardzo długo się pieprzyłem. I ciekawe, czy na takim tuningu, jak mam teraz w tym aucie, ciekawe, czy bym sobie poradził bez problemu. Tylko kurczę, nie pamiętam, który to był. Tutaj tych eventów jest naprawdę sporo. Chciałbym, żeby można było sobie jakoś oznaczać, no ale to chyba nie jest jakby możliwe. Wiem, że za pierwszym razem początkowo tak było, że przejechało się za 12 tysięcy jakiś wyścig, a potem kasa zmniejszała się do 8 tysięcy, ale wiem, że jakiś wyścig można było powtarzać za 12 tysięcy cały czas. I gdzieś on sobie tutaj jest, może to jakaś próba czasowa była, już kurczę, nie pamiętam. W każdym razie chciałbym pojechać coś na wysokim poziomie trudności, aby sprawdzić, czy rzeczywiście, kurczę, dam sobie radę w tym moim Mitsubishi, a to jest świetne auto. Tu są, zobaczcie, oznaczone gwiazdkami, zdaje się, że to są wyścigi, których jeszcze nie robiłem, albo na których zostałem pokonany, nie mam pojęcia. Na przykład jakiś znajomy mógł mnie tam pokonać, albo po prostu ich nie robiłem, nie mam pojęcia też, kurczę. 8, 8, no wszędzie jest 8, dobra, skoro tak, to jedziemy, tutaj mamy jakieś wyścigi i teleport, myk. I zobaczymy, jak sobie poradzę w Mitsubishi. Pojedziemy sobie na poziomie trudności trudnym, bo tak te eventy są nazwane, poziom trudności trudny, o, po prostu. Więc no, zobaczymy, jak mi pójdzie. No myślę, że dam radę, no kurde, ten samochód jest naprawdę świetny, dobrze mi się nim jeździ. Widzieliście, że nawet po takiej dłuższej, ja nie wiem, nie grałem w tą grę chyba do 2 tygodni. I nawet po takim dłuższym niegraniu jakoś mi szło, jakoś nawet udało mi się tego Kenboka pokonać bez problemu przy jednej kraksie. To jest jak na tą grę naprawdę bardzo dobry wynik, bo tutaj kraksy się zdobywa dosyć często. Czy to było Sesto Elemento? Albo Huracan, ale wyglądało jak Sesto Elemento z tyłu. O kurde, to ja dziękuję, to jest sama przyjemność. Nie. Totalna kontrola podczas driftu, to jest niesamowite dla tego samochodu i w ogóle... Wow! Dzwoni Amy, być może będzie jakiś nowy event, zaraz zobaczymy, ale to jest świetne! O kurde, tego mi brakowało, naprawdę w tym NFS-ie brakowało mi tego, aby był taki samochód z tak niesamowitą kontrolą podczas driftu. I co ciekawe, auto jest zrobione na przyczepność bardziej, później wam pokażę, zresztą możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach, jak to wyglądało z tym tuningiem. To jest niesamowite, jak ten samochód jeździ, naprawdę. Jak do tej pory cały czas miałem problemy z tym, aby opanować jakieś auto podczas driftu i podczas wychodzenia z driftu, bo to jest bolączka trochę tej gry. Jak się przesiedziesz na przykład z jakiegoś innego NFS-a, no za każdym razem miałeś kontrolę nad tym samochodem, tak? W innych NFS-ach. A tutaj nie, tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Masz wrażenie, jakby gra robiła wszystko za ciebie. I okazało się, że wystarczy fajnie zrobić sobie ten samochód, szczególnie Mitsubishi. Nie ma problemu, żeby podczas driftu zakończyć drift, a wcześniej nie miałem
możliwości tego zrobienia, na przykład driftując, nie wiem, jakąś tam Hondą S2000, a tu ja mogę, zobaczcie, robić zakręty tak jak chcę, tak jak lubię, nie? Przy samej krawędzi, przy zewnętrznej, nie wiem, zrobić kiss the wall, może nawet, no, to po większej wprawie, ale... O, shit, ty gnoju! Toyota jedna. No nie mam problemu, to jest niesamowite. Jeździ się, driftuje się tym samochodem i jeździ się ogólnie jak w tych starych undergroundach, naprawdę. Nie mam żadnego problemu i to jest świetne. Ja się tak zachwycam, w poprzednich odcinkach też się zachwycałem, ale ten tunik jakoś mi wyszedł magicznie, ja nie wiem jak ja to zrobiłem. Ale polecam właśnie takie ustawienie, bo samochód jest mistrzowski, no teraz. To jest pierwsze okrążenie i gdybym jechał jakimś innym samochodem z tych, które miałem w poprzednim garażu, być może je się też tak da jakoś magicznie stunigować, nie wiem. To bym tutaj nie dał rady sobie. Nie dałbym sobie rady, bo wiem, że nimi mi się jeździło słabo. I tutaj no... Kurde, to nie jest niesamowite. I czołowa. To gnój. Zajechał mi droga, no. Kurde, bardzo długi jest ten wyścig. To dopiero pierwsze okrążenie. A ja tu miałem gdzieś te kurcze wyścigi za 12 tysięcy dolarów. Tylko ja nie wiem, gdzie one się poukrywały. Były na pewno. Że można było je powtarzać ile chcesz, tak? Teraz to było dziwne, trochę pojechałem do przodu, bo nie wiem, przyhamowałem i samochód nagle przestał skręcać. No, to jest normalne w tej grze. Ale kurde, wyścig jest naprawdę długi. Zdaje się, że rzeczywiście ja go nie jechałem i rzeczywiście eventy oznaczone gwiazdką to są te, których w których jeszcze nie uczestniczyłem i warto je sobie chyba robić, chociaż no widzicie, kasa jest 8000, tak, jak za standardowy wyścig, nawet jedziesz sprint tam byle jaki i też dostajesz tyle kasy, gdzie się dużo krócej jedzie te eventy, tak, no to tutaj tak nie do końca, trochę jeśli chodzi o czas spędzony na jeździe i kasa z tego, tak, to jest dopiero pierwsze okrążenie, więc jeszcze raz będę musiał tutaj przyjechać. 34 checkpoint na 38 w tym okrążeniu i 35. Ja nawet nie muszę jakoś specjalnie podjeżdżać tego zakrętu, tak? Robię go sobie jak chcę. A i tak wiem, że tu widzę już. O, teraz mały kąt, ale kurde, pełna kontrola podczas driftu. I gdy. Co to już meta? Nie. Meta to nie może być meta. 38 to jest okrążenie. No, dobrze myślałem. Tak, także kurde. Ha, nie mogę z tego samochodu. Naprawdę, za każdym razem, kiedy miałem jakieś inne auto i za każdym razem, gdy próbowałem jakoś tunigować, nic mi nie wychodziło. A samochody z napędem na 4 koła robią cuda. Ja jeszcze nie udało mi się zrobić auta, które by mi się tak fajnie prowadziło z napędem na tył. Zawsze były jakieś problemy, zawsze jakoś się obracało, zawsze nie miałem tej kontroli. A tutaj, zobaczcie, mogę kołem przy pasie jechać tak jak chcę i no musicie zagrać. Osoby, które oglądają ten materiał, na pewno myślą sobie, hej, ale to w ogóle nie jest takie trudne zrobić sobie auto, chociaż to w innych grach to normalnie, robię sobie auto tak jak chcę, dostosowuję różne rzeczy i to auto śmiga. Ale zanim napiszecie taki komentarz i będziecie mieli taką jakąś opinię, warto przetestować sobie, nie wiem, jeśli ktoś nie ma oczywiście, bo jeśli ktoś grał, to spoko, ale warto sobie przetestować tą grę u kogoś, albo jeśli ktoś ma to zagrać, bo... Jeśli ktoś ma Xboxa to zagrać, bo... Kurde, no... Zdaje się, że... Tutaj zupełnie inaczej te samochody się prowadzą niż w innych grach wyścigowych, a naprawdę grałem w wiele różnych gier wyścigowych do tej pory. I zrobienie samochodu, którym jeździ się dobrze w tej grze, to jest nie lada wyczyn. Nie lada, naprawdę. I Mitsubishi jest jednym z tych. Chociaż no, ja już mam tego Skyline'a R34. To jest jedyny samochód, który został mi po takim dużym sprzedawaniu wszystkich aut w moim garażu. Bo on mi się też nie fajnie driftowało, tak? O, to jest moja pierwsza skucha w tym samochodzie od początku wyścigu, gdzie możecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki z tej gry w innych wozach. Za każdym razem ściana i na każdym zakręcie praktycznie była lipa. Tutaj nie, tutaj jest pięknie. Jeszcze bym chciał zobaczyć, jakby mi poszedł drift synchroniczny, tryb, którego ja nienawidzę ze względu na to, że boty cię za każdym razem spychają.
A i zobaczyłbym po prostu, jak mi pójdzie jak Mitsubishi, bo tutaj mam pełną kontrolę na tych zakrętach. Nie muszę się niczego obawiać, jeśli chodzi o jakieś tam spychanie, tak myślę. No i by można było sobie właśnie to przetestować. A te drifty synchroniczne, one są przeważnie krótkie, tam na 40 albo na 30 bramek. I te bramki są w miarę gęsto ustawione, więc to nie trwa tam dłużej jak 2 minutki, taki wyścig 2 minutki, 3. No tylko problem polega na tym, że musimy jechać blisko około botów, a oni się kurczę rozpychają, spychają cię na bandy i nie ma jak zakręcić odpowiednio samochodem. O, pierwsza kraksa w tym wyścigu, gdzie jadę już, nie jest 7 minut. Nie mam pojęcia, ile jadę, ale no 7 minut, to kurde. Za wyczucie czas. No i kurde, to jest naprawdę opcja najlista. Myk, myk. No i tak zastanawiam się nad nowym samochodem, nie wiem co to będzie, ale każdy z tych aut w tej grze zasługuje naprawdę na uwagę, bo jest taki ukłon w stronę tunerów samochodowych, którzy zawsze jakoś mieli zamiłowanie w tych starszych autach. To się wzięło z tych starszych NFS-ów Undergroundu, gdzie można było właśnie tunigować się starsze modele. No a te następne NFS-y to polegały na wprowadzaniu do rozgrywki jakichś tam super ekstra egzotycznych samochodów, które okej, były szybkie, spoko, no nie? Ale brakowało jakiejś takiej swojej duszy w tych autach. Nie mogłeś tam stunigować, znaczy mogłeś tam wsadzić jakieś części osiągów, może jakiś spoiler, może bodyki. Ale większą frajdę zawsze sprawiało zrobić ze starszego samochodu Monstera jakiś super samochód niż z super samochodu super samochód, tak? Co to za frajda zrobić z Bugatti Veyrona, albo nie, to Bugatti Veyrona wsadzić jakieś tam bodyki, albo spoiler, skoro już sam z siebie jest zajebisty i bardzo szybko jeździ i nie potrzeba tam w nim za dużo modyfikacji. A tutaj z takim Lancerem, Evo, możemy zrobić dużo, możemy się pobawić. I myślę, że to jest taka frajda i tego nam brakowało w tych starszych NFS-ach, co jest tutaj. To jest fajne, no. Na pewno kupię jakieś fajne auto, tylko nie wiem jeszcze co. Tak myślałem o tej Mazdzie MX-5, bo ona fajnie wygląda... z wyglądu. Nie no, fajnie wygląda ogólnie, tylko no z kolei nie jest to jedno też z tych takich starszych wozów. Myślałem o Volvo, ale jest zbyt kanciaste. Myślałem też o paru innych autach. O, tam mieliśmy chyba McLarena. Nie wiem. Myślałem też o Huracanie, no ale znowu jest to egzotyk i tam też modyfikacji za dużo nie ma. Kupiłem sobie jakiś czas temu tutaj Mercedesa GT. Mercedes GT, on jakiś tam nazywał. No i kurde, on był fajny, zajebiście wygląda, jego w rzeczywistości widziałem. I to jest świetny samochód, no fakt, ale tutaj mamy klimat tego tuningu, klimat driftu. Ja nie widzę tego samochodu jako samochód driftujący. On właśnie ma spełniać wszystkie, przynajmniej w moim odczuciu, ja tak na niego patrząc, wszystkie jakby wymagania co do ekskluzywności i bezpieczeństwa, a nie takiego hardkorowego driftu, jeżdżenia na hardkora po bardzo krętych trasach, tak? Tak przynajmniej ja to czuję, nie wiem jak wy. No każdy oczywiście inaczej na to patrzy. Być może ktoś Mercedesa chciałby zrobić na jakiś tam drift albo coś. Ja też nie driftowałem i dosyć fajnie się nim w tej grze jeździł, ale nie czułem jakoś tego, czegoś w nim, tak? Czego to bym chciał czuć. Dobra, obiecałem, że pojedziemy sobie jeszcze drift synchroniczny. Tylko znowu przydałoby się za 8. Driftowy pociąg. Tu mamy za 3000 i sprint. Tutaj mamy driftowy pociąg za 8000. Lecimy sobie. W każdym razie jest to też event blisko tych zawodów, które robiłem teraz. Nie wiem, czy to będzie coś długiego. Nieważne zresztą. Pojedziemy sobie za 8000. Na pewno będzie krótsze niż te okrążenia. Ja tak nigdy nie lubiłem okrążeń w tych wszystkich grach wyścigowych, bo... no, wolę te sprinty zdecydowanie. Zaprosimy ludzi tutaj z sesji, zobaczymy, czy ktoś dołączy. Ja zawsze lubiłem sobie właśnie albo sprinty jeździć, właśnie głównie sprinty. Ale w NFS-ach jest to fajne, że jak masz okrążenia, to te okrążenia polegają na tym, że masz tylko 2 okrążenia, a maksymalnie 3. A w innych grach typu, nie wiem, Grid albo Grid Autosport, no fakt, to są wyścigówki torowe, tam chodzi o to, aby jeździć jak najlepiej jakieś tam okrążenie.
No to tam masz ten milion okrążeń, 6 milionów i jedziesz, tak jedziesz, jedziesz. To jest takie bez sensu, nienawidzę tego. No więc bardzo lubię z tego względu gry arcade'owe, gdzie masz zawsze maksimum fun z tego, z tej jazdy, z tej zabawy. Dobra, driftowy pociąg. Zobaczymy, mamy tutaj koksów troszeczkę. Tak, same egzotyki. O, proszę. Dobra, 5000 chyba. O, 170 tysiąców trzeba zdobyć. Musimy tu jechać w miarę wszyscy wzbici w kupie. Łeps, łeps, 7 tysięcy, słabo. Słuchajcie, jak ja tu dodaję gaz, to ja ich gubię. Ja mówię, fuck, no jak oni jeżdżą, to jest masakra. No kurde. Znaczy ogólnie tip jest taki, aby jechać przed nimi. Ja dziękuję, jak oni mnie zaraz w dupę przywalą. I zobaczcie, ja teraz pojechałem kawałek dalej i no już ich gubię, no kurde. Ale to moje Mitsubishi, no wiadomo, że to jest najlepszy samochód, jaki mogłem kupić. 42 punkty kontrolne ogólnie w tym driftowym pociągu. Wow. I muszę już zwalniać, kurde. Lekko dodałem gazu. Ja nie wiem, ja spróbuję się trzymać z tyłu. Niech oni sobie jadą. Zobaczcie, oni jadą 20 na godzinę w ogóle. Rzeźnia. Ja nie mogę się tutaj popisać jakimś fajnym driftem, bo to trzeba jechać blisko nich. Skąd ja mam w ogóle 25 tysięcy? Ojej. Dupa. Odbiłem się od wewnętrznej. Teraz jestem za daleko nich. Trochę, nie wiem, kurde. To jest dziwne. Dobra, jedziemy. Kurde, ale nie ma problemu ze zrobieniem jakiegoś fajnego driftu. 41 tysięcy. Ja, nawet jadąc tak powoli, ja mogę. O, proszę bardzo. Kurde. Stoję ci na drodze, nie ma opcji, żeby ich wyminąć. Ale ten Mitsubishi robi. Jak oni w ogóle tu punkty zdobywają? Ja się chcę dowiedzieć, bo. Przecież to są egzotyki, Lamborghini, tam widzę napęd 4x4 masz gówno, w Mitsubishi też, tak? Ale kurde, oni, zobaczcie, oni w ogóle w poślizg prawie nie wchodzą. Coś tam sobie robią, ale te poślizgi są takie jak power slidy. A moje Mitsubishi, zobaczcie, co tu robi. Jeden śliski, kurde, tyle punktów, już mam 83 tysiące. Muszę się z tyłu trzymać, ja jadę sobie za nimi tak powoli, niech oni sobie jadą tam z przodu. I kurde, i tyle, no. I jak zdobędę sobie te punkty, to ja już będę jechał z przodu. Będę miał ich w dupie, niech sobie tam robią co chcą z tyłu. Będę sobie nabijał sam dla siebie punkty. Chociaż i tak one się nie zaliczą, no to. Kurde. Ile tu checkpointów? 24, no to jeszcze połowa. No ponad połowa, nieco ponad. To spokojnie zdobędziemy te punkty. O! Kurde! Co za typ! Nie zdobędę nic. Oczywiście im więcej mamy przy sobie tych botów, tym więcej punktów się zdobywa, bo to jest chyba jak jesteśmy przy jednym, to jest razy jeden. Jak jesteśmy przy dwóch, to jest razy półtora, a jak jesteśmy przy trzech, to jest razy 0, razy 1,7. O, tak o. Tak coś mi to wygląda. A teraz jest razy 2, bo jestem w samym środku i chyba przy wszystkich, więc powinienem dużo tych punktów dostać. O, zobaczcie, no jak oni kuźwa jeżdżą, ja tego nie rozumiem. Driftowy pociąg, chyba najbardziej nieudany tryb w tej grze. Oczywiście na multiku byłoby spoko, nie? Bo ci gracze to jeszcze by jakoś pewnie jeździli, albo jakbyś grał z jakimś znajomym, z którym naprawdę byś tam już sporo pojeździł, ale kurde, tutaj. Słuchajcie, tego nie zaliczę. Oh, damn. Najbardziej powalony tryb. Nawet tego nie zaliczę. Nawet Mitsubishi nie dałem rady tego zaliczyć. Bo tego się nie da tak o. Po prostu. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz, no ale zobaczcie, że nawet w takim zajebistym samochodzie. A właśnie, wezmę mojego driftowoza. Czyli Skyline'a, który robi zajebiste kąty. O, tutaj coś mamy do zebrania. Ach, kurde. Powinien zrobić. Oni mi ciężko zrobić nawet ten kółeczko. Próbuję, ale.
Ciężko weź w nim taki poślizg, no. To jest samochód zrobiony, ja wam pokażę, na ten. Na grip bardziej, na przyczepność. Tutaj są te części, one są tyle jakie. Darmowa część, okej, weźmiemy. Gdzieś będzie. Lot powietrza dla Volvo. Kurde, dobra. Wejdę sobie do garażu, wezmę mojego bokowoza i zobaczymy, jak mi w nim pójdzie. Chociaż, kurde, no. Ja nie mam nad nim takiej kontroli jak nad tym Mitsubishi. To jest wspaniałe w tym samochodzie, że mogę nim sobie tak polatać bokiem i jednocześnie fajnie się ścigać. O, tutaj jakaś impreza, hej! Hej! Hej, man. Amy's in her element, she really appreciates what you've done here. We all do, come on. Hey, let's go after. Hey! Hey, man. Okay. I want to tell you something. Yo, you are part of the family now. Mikasa. Sorry, nie mogę tego pominąć. Kimita ci ga tsugi no sedai da ne. He says, we are the next generation, man. Yeah. Yeah. Kanpai. Kanpai. Gram w tą grę już jakiś czas i do tej pory ani jednej cutscenki nie kumałem. Starałem się jakoś wbić w ten klimat tego i... ale moment, przecież ja nie mam chyba stunigowanego na maksa tego Skyline'a. Ale dobra, zobaczymy, czy uda mi się znaczy zrobić te zawody. Zaliczyć je. On robi zajebiste kąty, tak? Mitsubishi to nie jest samochód do driftów, ale nim się i tak fajnie driftuje. Natomiast... Skyline jest zajebisty do robienia niesamowitych kątów, tak? Jak do tej pory właśnie fajnie mi się nim jeździł, ale zobaczymy teraz. Po tak długiej przerwie mogę mieć problemy z jego kontrolą. Kurde, tutaj ja w ogóle hamulca nie muszę używać, on sam wszystko robi za mnie. No ale dobra, zobaczymy, mapka. Sorry, że tak się trochę na fabule nie skupiam, ale też mi zależy na tym, aby sobie przetestować właśnie w tym pociągu driftowym, jak będzie mi szło w Skyline'ie. Czy uda mi się to zaliczyć, bo tu 170 trzeba zdobyć punktów. Tak jeszcze odnośnie technicznych spraw, to teraz na nagraniu miałem włączony dźwięk z monitora, nie wiem czemu, nie były wyciszony i mogliście słyszeć jakiś taki pogłos dodatkowy, więc jeśli wam to bardzo przeszkadzało, to przepraszam, ale już wyłączyłem właśnie monitor, więc w mikrofonie nie powinno być nic słychać, poza tego, co powinno, czyli mojego głosu, a powinien lecieć dźwięk ładnie sobie z gry. Ok, nikt nie zaakceptował zaproszenia. Zobaczymy, czy uda mi się to zaliczyć w Sky'u. Aha, czekam sobie, ok. Nie, dobra, jeszcze musimy czekać chwilę. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. O, tak zauważyłem takiego małego buga. Zerknijcie sobie na animację tych felg. Widzieliście, że jest zrobiony taki blur dookoła tych felg, ale on nie jest dobrze nałożony na te felgi i widać po bokach, jak ta felga się animuje, co nie powinno tak być. Tak jakby ten blur, czy to rozmazanie było nałożone, jakby to była jakaś teksturka taka się obracająca i to nie wygląda ładnie. Kurde, ja mam tą kamerkę akcji, dobra, zobaczymy, jak na tym będzie mi się driftowało. Znaczy na tym też nieźle się driftuje, ale kurde, w Skyline nie ma takiej kontroli, wow. Nie ma takiej kontroli, to jest po prostu driftowóz, no. I tutaj zobaczcie, jakie kąty się robi. Nie ma opcji, żebym ja tego nie zaliczył. Pierwszy ślizg, 24 tysiące punktów, tak? To nie ma opcji. To jest pieprzony bokowóz. Kurde! 56 tysięcy! No, on tu robi zajebiste kąty. Z Mitsubishi to jest właśnie samochód do ścigania się, tak? On na drift... Drifty są dla niego po to, aby on zdobywał punkty do nitra, bo ja mam tam nitro za akcję, więc za każdym ślizgiem dostaję jakieś tam... O kurde, zobaczcie, taki duży kąt, ja dalej mam nad nim kontrolę, to jest niesamowite w tym samochodzie. Ale uderzyłem chyba zbyt mocno o ścianę i nie zaliczyły mi się te punkty. Ale kurde, w Skyline to się na 100% uda, jestem tego pewny. Jaki kąt!
78 tysięcy. No, mało tych punktów, ale to dlatego, że mnożnik się może trochę zmniejszył. 83 tysiące. Oj, to słabo, źle podjechałem. Ale i tak coś tam się udało zarzucić. 88. Nie za dobrze. Znowu trochę go przymuliło. 12-13 razy 1-6. Kurde, jakie kąty. I skasowały mi się te punkty. Cholera. Dobra, jeszcze mi... Ach, zaliczyło, dobrze. No, nie ma tu takiej kontroli fajnej, jak w lancerku. Ale kurde. Ile punktów się nabija na driftach? Zobaczcie, 22 tysiące razy 1-4. Kurde, nie ma stresu. To już zaliczone będzie. Nie ma takiego wyzwania driftowego, które bym nie zaliczył tym Skyliner. Zobaczcie, takie kąty. Ja dalej mogę odwrócić ten samochód w odpowiednią stronę. Ekstra. O, już prawie zaliczyłem. Także tu chodzi o duży kąt, wtedy tutaj więcej punktów się nabija. No oczywiście to jest drift, tak? Ale nie mam takiej kontroli w Sky'u, jak miałem w lancerku. Kurde, bez problemu. Jeszcze wyprowadził ten drift po uderzeniu. Mogę sobie nim takie ślizgi nawet robić, chociaż to nie jest do końca dobre, bo mogę się uderzyć w ścianę, ale 5000 udało mi się zdobyć. Bez mnożnika. Oj. Kurde! Yeah. Co ten samochód robi? To jest nie do pomyślenia. A ja jeszcze nie mam tutaj chyba kustomizowanego na maksa. I nie wiem, czy ja chcę to robić. Bo to nie jest samochód do ścigania, on jest do driftowania. I drifczy się nim zajebiście. Po prostu absolutnie niesamowicie. Znaczy, no tak. Może ten drift nie wygląda jakoś imponująco, ale chodzi o to, że zdobywa się dużo punktów. Nie będę miał problemów, aby zrobić nim każde możliwe wyzwanie. Czy nie wiem, jak ktoś mnie tam wyzwie na pojedynek podczas jazdy dowolnej i będę właśnie w Sky'u. Nie ma opcji, żebym go nie pokonał na drifcie, no. Chyba, że naprawdę znamie. Nie będę grał w tą grę rok i tak to będzie. Ale teraz, kurde. I meta, tak? Zobaczcie, jaka różnica. W lancerku, mimo że... No, starałem się jak mogłem, bez robienia dużych kątów, nie ma opcji tego zaliczenia. A tutaj, kurde, z palcem w dupie, ładnie, poszło. 8 tysięcy do kieszeni. Nie wiem, gdzie są te wyścigi za 12 tysięcy.